Poniedziałek, 14 czerwca, Anita Stefańska plus Kota. Witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w informacjach o sposobie na kierowców pędzących ulicą Zalesicką, o kiermaszu książki, podczas którego można było wesprzeć szczytny cel. Pokażemy też, jak tancerze walczyli o miano Złotego Piotrka. Po modernizacji jej gładka nawierzchnia cieszy kierowców, jednak niektórych zbyt bardzo. Jej stan wykorzystują do tego, by wcisnąć gaz do dechy, a że długi, prosty odcinek drogi, tym chętniej to robią. Rajdy na ulicy Zalesickiej od czasu remontu odbywają się tu notorycznie, skarżą się mieszkańcy. Aby ukrócić okazję do szarżowania, na ulicy pojawiły się progi zwalniające. I tu ta historia nie ma jeszcze szczęśliwego końca. O tym, jak jeżdżą kierowcy na ulicy Zalesickiej, mówią sami mieszkańcy. Wyścigi robią. Tak. Czyli często przekraczali prędkość? Tam mowy nie ma. O tym to już cały czas tu szybko jeżdżą. Z rajdami koniec. Te ukrócić mają progi zwalniające. Na Zalesickiej jest ich 6, a zlokalizowane są w 3 miejscach. Progi zwalniające na ulicy Zalesickiej są zamontowane na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sądzę, że jest to bardzo dobry ruch. Bardzo długa, prosta, jaka tutaj i dobra nawierzchnia przede wszystkim preferowała do bardzo szybkiej jazdy, mimo że znaki są 40 na godzinę. O montaż progów apelowali sami mieszkańcy, a inicjatorem wniosku do Komisji Bezpieczeństwa był Ludomir Pęcina, wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Ponieważ została już oddana częściowo po odbiorze ulica do ruchu, w tej chwili zostało wprowadzone do inwestycji na wniosek mieszkańców i był tutaj pan prezydent Hojniak, żeby zainstalować tak zwane progi zwalniające. Progi się pojawiły i pojawiły się różne zdania co do ich montażu. Dla części mieszkańców ulicy Zalesickiej progi to dobre rozwiązanie. Dobrze, że założyli te progi, choć ludzie mieli spokój trochę. Troszkę spokoju będzie. No i bezpieczniej też dla ruchu samochodowego, bo taka gęsta zabudowa no, powoduje jakieś tam dodatkowe niebezpieczeństwo w postaci nagłego jakiegoś wtargnięcia na jezdnię. Jednak nie wszyscy są zadowoleni. Szkopuł tkwi w tym, że każdy progi chce, ale nie pod swoim oknem czy przed swoją posesją. Ja cały czas w podaniach pisałam. Ulica jest długa, odcinek jest prawie kilometrowy i idzie tak ulokować, tak jak te dwie poprzednie lokalizacje, żeby nikomu nie przeszkadzały. Więc dlaczego? Są puste pola, puste działki, można by było gdzieś ten próg tam stawić i chciałam nawet przesunąć tam, gdzie są puste pola, żeby troszkę oddalili, żebym mogła otworzyć okno. Jak tłumaczą urzędnicy, progi zwalniające muszą być montowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Tak więc nie tam, gdzie ktoś chce lub nie, ale tam, gdzie być powinny. Wszystko po to, by spełniały swój efekt. Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Krwiodawcy, ustanowiony w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, odkrywcy grup krwi. W Piotrkowie Trybunalskim, jak pokazują statystyki, do dzielenia się tym życiodajnym płynem chętnych nie brakuje. W 2020 roku z piotrkowskiego punktu popłynęło 4300 jednostek krwi. Na krwiodawców z Piotrkowa Trybunalskiego liczyć można zawsze. Potwierdzają to chociażby liczby. W tym roku w piotrkowskim punkcie przy ulicy Słowackiego oddano już 2540 jednostek krwi. Średnio każdego dnia krew oddaje tu około 30 osób. Nasz oddział terenowy w Piotrkowie Trybunalskim jest oddziałem, który ma najwięcej pobrań krwi w ciągu roku. Cieszymy się z tego bardzo, dlatego że widać, że mieszkańcy często i chętnie odwiedzają nasz oddział terenowy. W Piotrkowie Trybunalskim dziękujemy za to naszemu personelowi, który propaguje honorowe krwiodawstwo, ale także wiemy, że świadomość wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, jeśli chodzi o potrzeby w krwiodawstwie, jest bardzo duża. Częściej krew oddają mężczyźni, ale coraz chętniej w punktach pobrań pojawiają się i kobiety.
Zarówno pani, jak i panowie krwiodawcy jednocześnie twierdzą, dzielenie się życiodajnym płynem wchodzi w krew. Oddaję od 18 roku życia, także troszeczkę się już tego uzbierało, nie liczę. Jak to się zaczęło? Zasadniczo kiedyś wybrałem się z kolegą. Byliśmy akurat wolontariuszami Polskiego Czerwonego Krzyża, no i tak zaczęła się nasza przygoda. W tym momencie już prawie 12 litrów udało się oddać. Postanowiłem, że będę tak cyklicznie przechodził i oddawał. Skąd to postanowienie? No, słyszałem, że sporo osób oddaje i po prostu warto. Jest to dar serca dla kogoś, tak? Dlatego, że komuś się pomaga, nawet jak nie wie się komu się pomaga, to jest to dar serca. Drugie to jest to, że mamy bezpłatne badania. I to jest też bardzo ważne w tych czasach. Mimo, że na Piotrkowian można liczyć zawsze, to każdy nowy krwiodawca jest na wagę złota. Krwi, i to każdej grupy, w regionalnych centrach brakuje cały czas. Nie brak natomiast zachęt. W tym roku krwiodawcom za oddanie krwi należą się 2 dni wolne. Przypomnijmy, punkt pobrań w Piotrkowie Trybunalskim mieści się przy ulicy Słowackiego 74 i czynny jest od poniedziałku do piątku. W piątek rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale dla Polaków to dzisiejszy wieczór jest najbardziej wyczekiwany. Biało-czerwoni rozegrają dziś pierwszy mecz, a ich rywalem będzie reprezentacja Słowacji. Zapytaliśmy więc piotrkowian, jak ich zdaniem na Euro 2021 poradzą sobie nasi reprezentanci i czy w domach piotrkowian trwa eurogorączka. Czy u ciebie w domu trwa eurogorączka? No pewnie. Kto kibicuje? No ja, tata, brat. Temperatura jest w miarę normalna, bo jeszcze nie było pierwszego meczu, ale przygotowujemy się jak najbardziej. Oj, trwa, ale tylko z mojej strony. Oj, cały czas, proszę pani, ja gorący jestem chłopak. Pani kibicuje? Tak. Oczywiście Polsce. Czekamy dzisiaj na mecz Polski, trzymamy kciuki, mam nadzieję, że Lewandowski coś uda mu się strzelić. Oglądamy, jak możemy oglądamy. Kibicujecie wszyscy? Kibicujemy, tak, z rodziną. Mama zazwyczaj podpowiada tam jakieś, że zaraz nam strzelą, ale najgorzej jak to się sprawdza i wtedy tata mamy wygania z pokoju. Cały czas oglądamy wszystkie mecze. Pani też? No, muszę. Jakieś specjalne przygotowania przed meczami? Raczej nie, raczej tylko i wyłącznie szaliki i telewizor i tyle. Mam 3 flagi nawet. Telewizor większy jest kupiony. Flagi są wywieszone. Dokładnie, tak samo. A jak sobie poradzą Polacy? Wygrają oczywiście. 3-0. Nawet mogę powiedzieć, kto strzelił. To strzeli, a nie strzelił. Lewandowski 2 bramki i jedno słowo Mirpeszko. Myślę, że bardzo dobrze. Na pewno wyjdą z grupy. Wszystko się okaże po pierwszym meczu. Do ćwierćfinału mam nadzieję, że dojdziemy. Kto wygra Euro? No myślę, że Polska. My także trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Trwa zbiórka środków na leczenie i rehabilitację Neli Balcerek, młodej piotrkowianki poszkodowanej w wypadku, której historię opowiadaliśmy Państwu już nie raz. Internetowa zbiórka jeszcze nie osiągnęła zamierzonego celu, ale do akcji włączają się kolejne inicjatywy. W minioną niedzielę w ramach wyjątkowego kiermaszu przed kościołem świętego Jana Pawła II w zamian za datki można było otrzymać książkę. Członkowie parafii świętego Jana Pawła II lubią czytać i lubią pomagać. Pokazali to już po raz drugi. Tym razem, biorąc udział w kiermaszu, przyczynili się do zbiórki na rzecz Neli Balcerek. Jak mówią organizatorzy akcji, to był oczywisty krok ku osiągnięciu wspólnego celu. Kiedy zaczęła się zbiórka dla Neli, ksiądz proboszcz wspomniał, że żebyśmy coś wymyślili też i pomogli w tej zbiórce. I tak od razu przyszła mi do głowy właśnie ta dzisiejszy kiermasz, bo inicjatywa jest bardzo prosta. Ci, którzy chcą podzielić się książką, chcą dać jej drugie życie, mogą przekazać tą książkę, przynosi nam przez prawie 2 tygodnie te książki. A ci, którzy chcą nabyć książkę za dobrowolną ofiarą, mogą ją dzisiaj nabyć. Były powieści obyczajowe, książki kucharskie, a także dla dzieci. Nic dziwnego, że parafianie okazali ogromne zainteresowanie akcją. Kiermasz przeżywał oblężenie przed i po każdej mszy świętej, a chętnych, by wybrać książkę dla siebie i zapełnić puszkę, nie brakowało. Inicjatywa jest rewelacyjna, prawda? Bo w bardzo prosty sposób można pomóc tym, którzy potrzebują. No akurat tutaj Nela potrzebuje pomocy. A przy okazji książki zobaczą drugie życie. Może mnóstwo ludzi nigdy ich nie czytało.
nigdy nie miało w ręku, a jest taka okazja. Zawsze jakiś mały gest nawet pomocy jest bardzo dobry, żeby wspomóc inną osobę. Można pomóc i jeszcze coś z tego wyciągnąć, bo można się nauczyć kilku rzeczy, poczytać. Czyli książki się przydadzą. Bardzo i fajnie, że można pomóc w taki sposób. Podczas niedzielnego kiermaszu książki w parafii świętego Jana Pawła II udało się zebrać blisko 6 tysięcy złotych. Zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Neli Balcerek jednak trwa nadal. Każdy, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, może wesprzeć akcję na portalu zrzutka.pl. Miniona niedziela upłynęła pod znakiem występów tanecznych. Po roku nieobecności związanej z pandemią do Piotrkowa Trybunalskiego zawitali tancerze z całej Polski, by wziąć udział w 9. piotrkowskiej panoramie tanecznej o Złotego Piotrka. By wziąć udział w boju o Złotego Piotrka, do Piotrkowa Trybunalskiego przybyło ponad 40 zespołów, a w sumie blisko 600 tancerzy z całej Polski. Cieszymy się, że możemy wrócić na parkiet, że dzieci mogą się zaprezentować i że nareszcie jest głośno w Piotrkowie tanecznie. Konkurencja była ogromna, bo i poziom występów, jak podkreślali członkowie jury, z roku na rok jest coraz wyższy. Na parkiecie hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 zaprezentowali się artyści z różnych grup wiekowych, wykonując swoje popisowe układy taneczne. A jak poszło grupą z Piotrkowa? No, grupy z Piotrkowa można zaliczyć do udanych występów, udanych prezentacji. Oczywiście zawsze mają największą tremę, jak występują u siebie. Ale ponieważ cały rok trenują, bo pracujemy w Polskim Związku Tańca Sportowego, więc cały rok jeździmy, więc ta praca się po prostu przekłada na osiągnięcia także. Podczas niedzielnego przeglądu każda grupa taneczna zaprezentowała tylko jeden układ, podczas którego musiała pokazać się z jak najlepszej strony. Jesteście zadowolone z występu? Oczywiście, bardzo. Że tak. Tak. Jesteśmy zadowolone, dawno tak dobrze nie zatańczyłyśmy. Bardzo nam się podobało. Pierwszy występ od tak naprawdę 2 lat, tak. Przez sytuację jaka jest. Tak. A co wam dają w ogóle występy takie jak dzisiaj? Motywacja. Wspomnienia. Wspomnienia i wielką radość. Tak. Wielką radość z tego, co robimy. Najlepsze zespoły taneczne, które podczas niedzielnego turnieju zachwyciły jury, odebrały nagrody i statuetki z rąk organizatorów i prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wyjątkowe głosy, niezapomniane polskie przeboje i próby rozwikłania zagadki, kto ukradł księżyc. Tego wszystkiego doświadczyć można było podczas sobotniego koncertu pod nazwą W stronę księżyca. Na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiły uczestniczki małej emisji głosu. To był koncert magiczny i wyjątkowy, bo młode artystki zabrały swoją publiczność w kosmiczną podróż w stronę księżyca. Wokalistki urzekały swoim talentem oraz tajemniczym odegraniem scenariusza wplątanego w wyjątkowe aranżacje znanych piosenek autorstwa Jacka Cygana. Młode pasjonatki śpiewu wystąpiły na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury na zakończenie sezonu artystycznego, podsumowując tym samym 1,5 miesiąca swojej ciężkiej pracy. Czasu na przygotowanie i próby z uwagi na pandemię wiele nie było. Tym bardziej zachwyca rozwój młodych talentów szlifowanych na warsztatach małej emisji głosu. Emisja głosu dalej będzie trwała, ponieważ zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, więc od przyszłego sezonu artystycznego zapraszam chętne osoby w wieku od 8 do 13 lat, żeby chodziły na takie zajęcia indywidualnej głosu. Jeżeli tylko mają ochotę, to zapraszam. W koncercie wystąpiły artystki w wieku od 8 do 13 lat. Urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim, w Tomaszowie Mazowieckim, ukończyła liceum plastyczne. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiczne. A od minionego piątku twórczość Aleksandry Bubis można oglądać w Małej Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Znajomi, przyjaciele i oczywiście rodzina. Tych osób nie mogło zabraknąć na wernisażu, bo to właśnie im Aleksandra Bubis dedykowała wystawę. Prezentowany zbiór obrazów powstał z wdzięczności i ukazuje ludzi oraz sytuacje, które były w jej życiu ważne i do których wraca bardzo często. To, jak mówi artystka, jest coś takiego jak echo. Odbija się w jej codzienności i do czego wraca z rozrzewnieniem. I właśnie echa stały się motywem i tytułem wystawy, bardzo osobistej i wypełnionej emocjami.
W malarstwie głównie skupiam się na moich emocjach. Chciałabym się podzielić z ludźmi innymi, relacjami moimi, moimi uczuciami, tym, co mnie gryzie, tym, co mnie cieszy, tym, co w jakiś sposób na mnie wpływa. Prezentowane w galerii obrazy powstały w ciągu ostatnich 3 lat. Malowane pod wpływem chwili. Celowym zamiarem młodej artystki było nie podpisywanie obrazów, tak aby to widz mógł interpretować je na własny sposób. Aby mógł poczuć klimat i emocje. To nie tylko odwzorowanie rzeczywistości, ale także refleksja i uczucie. Bo takie jest malarstwo Aleksandry Bubis, do którego, jak mówi, dojrzewała z czasem. Z malarstwem na początku w ogóle nie umiałam się pogodzić. Zaczynałam malować już w gimnazjum, a później poszłam do liceum plastycznego. No i na początku było to dla mnie trudne, ponieważ nie umiałam znaleźć w tym siebie. No i później właśnie odnalazłam tę miłość do człowieka w sumie, która objawiła się w tym malarstwie. No i stało się to częścią mojego życia i to trwa do teraz. Echa Aleksandry Bubis prezentowane będą w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej do 4 lipca. W minioną sobotę młode szczypiornistki z MKS Piotrkowia JUKO wygrały swój pierwszy turniej piłki ręcznej plażowej. W sobotnim turnieju piłki plażowej młodziczek rozgranym na terenie Stadionu Miejskiego piotrkowianki okazały się bezkonkurencyjne. Piotrkowskie zawodniczki pokonały zespoły z Łodzi, Pabianic i Wielunia. Oprócz rywalizacji sportowej podczas turnieju liczyła się też dobra zabawa oraz sprawdzenie swoich umiejętności gry na piasku. Jest to wyzwanie, jest to duże wyzwanie. Niemniej sprawiające ogromną radość i bardzo się cieszymy. Dziewczyny ogarnęły, zdobyły pierwsze miejsce, więc jesteśmy w pełni zadowolone i szczęśliwe. Na podium zaraz za piotrkowiankami uplasowały się kolejno zespoły z Łodzi oraz z Pabianic. Nie zabrakło także wyróżnień. Obecność sportowców, młodych sportowców na naszych obiektach, no i tak licznie reprezentujących swoje drużyny, cieszy niezmiernie naszych nas, organizatorów, i nadaje sens temu, co robimy. Sobotni turniej był pierwszym z cyklu spotkań na boisku plażowym. Za niecałe 2 tygodnie piotrkowianki czekają rozgrywki w Pabianicach. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do widzenia.